Marcin Jaroszewski, dzień dobry, czas na sport. Zaczynamy od piłki nożnej. Kibice pierwszej i drugiej ligi piłkarskiej wreszcie mogą zapiąć pasy i start w pierwszej lidze. Mecze trwają, w lidze drugiej część spotkań już się zakończyła. Ostatnie w tabeli Zagłębie Sosnowiec zremisowało w Głogowie z wiceliderem Chrobrym 1-1 i tym samym pomogło liderowi Stychów, który grał z Jarotą Jarocin. W Jaworznie GKS Tychy Zielone Stroje podejmował Jarotę Jarocin. Lider nie zawiódł i zainkasował oczekiwany komplet punktów. Decydujący dla losów tego spotkania okazał się czas między 55 a 59 minutą. Zaczęło się od drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartki dla Bizackiego. Chwilę później po strzale rzutu wolnego Babiarza piłkę do własnej bramki skierował Oczkowski. Tyszanie, mimo że grali w osłabieniu, poszli za ciosem i w 59 minucie dokładne podanie Malickiego wykorzystał Szczęsny, z zimną krwią ustalając wynik spotkania. Graliśmy z zespołem, który traci mało bramek. Był dobrze zorganizowany w działaniach obronnych i nie ukrywam, że to zwycięstwo nie przyszło nam łatwo, ale tym bardziej przyjemnie smakuje. Czerwona kartka dla Krzysia Bizackiego, no, utrudniła nam grę, no, ale samobójcza bramka mogła nam, otworzyła nam po prostu. No, lepiej się poczuliśmy chyba, no, no i szczęście by też, dużo szczęścia. GKS Tychy, Jarota Jarocin 2-0. A w tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne spotkanie ze sportem zapraszam o 22:00. Do zobaczenia.